Podczas debaty w Senacie nad ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, jej pomysłodawca Mieczysław Augustyn zapowiedział swoją polityczną emeryturę. Senator w polskim parlamencie jest już czwartą kadencję. Dziś chwilę odsłonił kulisy swojego odejścia. Nie będę startował w wyborach na kolejną kadencję. Kończę swoją działalność publiczną, by zająć się swoim zdrowiem i wydłużyć czas, w którym będę mógł służyć ludziom, może na mniejszą skalę, i być z rodziną. I to właśnie choroba nie pozwala mu na start w jesiennych wyborach. W związku z tym kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Senatu będzie były poseł i europoseł Adam Szejnfeld. My jesteśmy drużyną, która nie chce wygrać wyborów. My chcemy wygrać Polskę, wygrać interes Polski, my chcemy wygrać demokrację dla Polski, my chcemy odzyskać praworządność dla Polski. My chcemy tego, by Polska nie straciła ostatnich 30 lat wspaniałych dokonań. Adam Szejnfeld nie chce na razie mówić o swoich szansach na uzyskanie mandatu senatora, tym bardziej, że nie wiadomo, ilu będzie kontrkandydatów i jakie będą to nazwiska. Podkreśla jednak, że jego start do Senatu nie oznacza, że Koalicja Obywatelska odpuszcza wybory do Sejmu, a skupia się na Izbie Wyższej polskiego parlamentu.